W weekend od 23 do 25 marca w Ciechanowie odbywały się 24. Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół STO. W rywalizacji wzięło udział prawie 500 zawodników z całej Polski, w tym wielu reprezentantów Ciechanowa. Ciechanów wystawił 54 zawodników, czyli maksymalną liczbę. Zawodnicy przez 3 dni zmagali się w konkurencjach w stylu grzbietowym, dowolnym, klasycznym, motylu, zmiennym oraz w sztafetach. W niedzielę 25 marca odbyły się wyścigi finałowe. Zakwalifikowali się do nich indywidualnie Luiza Nadarzyńska, Marcelina Ciemiewska, Zuzanna Krajza, Wiktoria Drozdowska, Bartosz Pabich, Jarosław Jaskulski, Filip Czyżykowski, Piotr Kamiński oraz 8 sztafet. Rozmawialiśmy z niektórymi zawodnikami tuż po ich występach. Zacząłem pływać, gdy miałem 7 lat. Do tej pory udało mi się na swoje konto zebrać około 40 medali. Wszystkich. Brązowe, złote, srebrne. Ogólnie pływam w klubie Orka Ciechanów, gdzie trenuje mnie Zbigniew Grochowski. Więc też dzięki niemu, jemu zawdzięczam to, że zdobyłem dzisiaj brąz. Przygotowywali nas również nasi WF-iści. Na dzisiejsze zawody przyszłam nie tak przygotowana, jak może bym chciała, ale przez te kilka lat pływania udało mi się zdobyć, no mam na swoim koncie kilka takich sukcesów, z których jestem dumna i uważam, że jak na moje dzisiejsze przygotowanie to poszło mi dobrze. Zawody w Ciechanowie odbyły się po raz 20. Jak oceniają specjaliści, poziom rywalizacji z roku na rok wzrasta. Z roku na rok poziom tych zawodów jest coraz większy. Wielu zawodników trenuje w klubach pływackich i osiągają coraz lepsze wyniki. Jest to już 24. impreza tego typu organizowana w Ciechanowie. W Ciechanowie jest to po raz 20. i wielu zawodników naprawdę osiąga bardzo wartościowe wyniki na tych zawodach. Mamy wśród tych zawodników swoje perełki ze szkoły społecznej STO Ciechanów, takich jak Filip Czyżykowski, Wiktoria Drozdowska, Bartek Pabich. Ich wyniki są coraz lepsze, zdobywają medale nie tylko na zawodach STO, jak również na zawodach rangi mistrzostw Polski. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za wspaniałą rywalizację, a zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników.